W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Popiełuszki zaraz po świętach we wtorek 14 kwietnia wykonawca inwestycji firma Domax zamknęła skrzyżowanie Popiełuszki z 18 stycznia, co oczywiście związane jest z budową w tym miejscu nowego ronda. Co będzie tutaj robione? Do wymiany jest kawałek wodociągu, do tego skablowanie linii niskiego napięcia i to wszystko jeśli chodzi o podziemną infrastrukturę. Wykonawca zwraca uwagę na możliwość niewykonania w terminie zadania w związku z epidemią COVID-19. W tym miejscu warto przypomnieć o objazdach dla ruchu ciężkiego oraz tranzytu. Drogi wojewódzkiej nr 486 w stronę Działoszyna i Radomska został wyznaczony objazd drogami krajowymi nr 42 i 43 przez Rudniki i Jaworzno. Dla ruchu lokalnego preferowane są objazdy przez ulicę POW lub ulicę Częstochowską. Przenieśmy się teraz na teren budowy żłobka. Co tutaj się dzieje? Zakończono pracę w zakresie konstrukcji ścian budynku, konstrukcji dachu, zamontowano stolarkę okienną. Praktycznie zakończono instalacje zewnętrzne w zakresie branży sanitarnej. Wykonano też wewnętrzne instalacje podtynkowe i podposadzkowe oraz wykonano tynki ścian wewnątrz obiektu. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu posadzek wewnątrz budynku, prace związane z dociepleniem i elewacją, instalacji wewnętrznych nad sufitem, głównie wentylacji, wykonaniu sufitów oraz z dróg wewnętrznych i parkingów na terenie przyległym. Wykonawca firma architektor z Gorzowa Śląskiego zwraca uwagę na możliwość niewykonania w terminie zadania w związku z epidemią COVID-19. A co z drogą do żłobka? W tej chwili trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w zakresie objętym kontraktem. Wykonano też część robót brukarskich bezpośrednio przy Sadowej, fragment nowego odcinka. W ramach zadania planuje się budowę 260 metrów bieżącej drogi z oświetleniem i odwodnieniem, bitumiczną ścieżkę rowerową, schodnikiem oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo powstanie również fragment nowego chodnika i ścieżki po wschodniej stronie Sadowej, jak również zostaną wymienione na nowe, istniejące stare chodniki na wysokości bloków TBS, jak i bezpośrednio przy samej ulicy Częstochowskiej. Wykonawca firma Remost z Olesna nie zgłaszał zagrożenia wykonania zadania w związku z epidemią COVID-19. Yeah.